Dron z kamerą termowizyjną da nowe możliwości poszukiwania zaginionych osób przez grupę ratowniczą Nadzieja. Ksiądz Radosław Kubeł, założyciel Nadziei i proboszcz parafii Bożego Ciała w Łomży, w gronie ratowników otrzymał nowoczesne urządzenie z rąk wicemarszałka Marka Olbrysia. Od 15 lat, gdy prowadzimy działania poszukiwawcze, staramy się nie tylko być sprawni i szybcy, ale również staramy się wprowadzać nowe technologie do działań poszukiwawczych. Między innymi dziękujemy tutaj Komendzie Głównej Policji, w ogóle funkcjonariuszom policji za współpracę, gdyż to właśnie oni stali się prekursorem takich bardzo nowoczesnych metod poszukiwania i przeszukiwania terenu, połączonego z udokumentowaniem tych działań. To jest niezwykle ważne. Dzięki również wsparciu wielu instytucji rządowych, samorządowych, służb dysponujemy sprzętem, który pozwala nam te działania prowadzić w zasadzie w każdych warunkach pogodowych i też w każdych warunkach terenowych, co jest niezwykle ważne. Współpracujemy od dawna, to prawda, i oczywiście wykorzystujemy sami nawzajem, że tak powiem, swoje możliwości. Często właśnie jest tak, że do poszukiwań potrzebna jest znajomość terenu. Nasi pracownicy siłą rzeczy pracują w terenie, więc te tereny muszą poznać, znają ścieżki, dróżki, różne przejścia, skróty dojazdy, przyjazdy, bo to jest często duże ułatwienie, a jeżeli chodzi o poszukiwania, czasem niezbędne, nieodzowne. Urządzenie kosztowało ponad 30 tysięcy złotych. Wkład Urzędu Marszałkowskiego uzupełniło kilka nadleśnictw oraz pewna firma, która, jak wyjaśnił założyciel Nadziei, chciała pozostać anonimowa. Nie wszyscy zapewne wiedzą, że Grupa Ratownicza Nadzieja jest jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, specjalistyczną i znaną nie tylko w naszym regionie, która znakomicie wypełnia pewną lukę w systemie codziennego bezpieczeństwa, zajmując się między innymi ratownictwem medycznym i działaniami poszukiwawczymi. To po raz pierwszy Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Poszukiwawcza Nadzieja uczestniczyła w konkursie dla ochotników strażaków na zakupienie sprzętów, czy też różnego rodzaju ubrania, obuwia, sprzętów pożarowych, przeciwpożarowych. I mam nadzieję, że nie ostatnia, bo to jest nowa jednostka, niedawno powstała. Na terenie miasta nie było ochotników strażaków, natomiast teraz już są i będziemy współpracować, bo to ważny element poszukiwania osób zaginionych w akcjach takich, można powiedzieć, o znaczeniu klimatycznym różnego rodzaju, ale też i przy dużych pożarach, żeby taki dron był wykorzystywany, bo on pomaga w tych celach operacyjnych strażaków. Grupa Ratownicza Nadzieja działa formalnie od 2008 roku, faktycznie już kilka lat wcześniej. Jak informuje Jakub Brzeziak, koordynator grupy, tworzy ją kilkunastu ratowników medycznych, kilkudziesięciu ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz około 150 wolontariuszy pierwszej pomocy skupionych w kilkunastu oddziałach w województwie podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim, m.in. w Białymstoku, Olsztynie i Ostrołęce. Z czasem do swoich specjalności dołączyły także działania poszukiwawczo-ratownicze zaginionych osób. Jak zaznacza Jakub Brzeziak, dron to obecnie narzędzie dosyć podstawowe w tego rodzaju służbie, ale także nieodzowne, jeśli chodzi o wsparcie działań poszukiwawczo-ratowniczych. Z racji tego, że to urządzenie jest wyposażone w kamerę termowizyjną, która przy poszukiwaniach jest bardzo, bardzo ewidentnie nieodzownym właśnie tym elementem, który wspiera te działania poszukiwawcze, czyli jesteśmy w stanie wysłać to urządzenie w miejsce, w którym jeszcze nie było ratowników i przeszukać pod kątem właśnie ewidentnie jakiegoś punktu, który daje ciepło. Tak. Bezzałogowiec wyposażony w kamerę termowizyjną to nie jedyne wsparcie, jakie w ostatnim czasie otrzymała Grupa Ratownicza Nadzieja. Zakład Karny w Czerwonym Borze przekazał jednostce 50 radiotelefonów firmy Motorola. Sprzęt wycofany z użytku służby więziennej będzie także wykorzystywany w trakcie działań właśnie poszukiwawczo-ratowniczych. Politechnika Białostocka zainicjowała kolejną edycję Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. W bieżącym roku akademickim w zajęciach weźmie udział około 200 uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki wyraził słowa uznania dla uczelni, która ma bardzo dobre podejście do wychowywania młodych ludzi. Marszałek podpisał umowę i list intencyjny z Politechniką na wsparcie finansowe edukacji najmłodszych uczniów. Nie wyobrażam sobie, żeby samorząd województwa podlaskiego nie uczestniczył w tak wspaniałym przedsięwzięciu, jakim jest Podlaski Uniwersytet Dziecięcy. To jest inwestycja w naszą młodzież, to jest inwestycja w przyszłość regionu, dlatego bardzo się cieszę, że od jakiegoś czasu już jesteśmy partnerem w tym przedsięwzięciu. Każda z edycji ma własny program, coraz bardziej atrakcyjny.
Mam nadzieję, że w tym roku przekroczymy 1000 uczestników, łącznie razem, 1000 uczestników Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. To ważna inicjatywa, ponieważ wpisuje się w misję uczelni polegającą na kształceniu ustawicznym. Politechnika Białostocka oferuje formy kształcenia dla osób od lat 3 do 103. Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to seria warsztatów, wykładów, zajęć interaktywnych przygotowanych przez pracowników Politechniki Białostockiej z myślą o młodych adeptach nauki, którzy chcą rozwijać przede wszystkim swoje pasje i zainteresowania techniczne. Profesor Jarosław Szusta, prorektor do spraw studenckich Politechniki Białostockiej, poinformował, że rekrutacja do Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego rozpocznie się 3 listopada o godzinie 10 na stronie PUD. W Białymstoku odbywać się będzie w formie elektronicznej. W tym roku akademickim na naszą młodzież czeka 15 interesujących zajęć. Zajęcia pierwsze rozpoczną się 26 listopada. Będą to zajęcia bardzo ciekawe, niespotykane jak dotąd. Tematykę wykładu inauguracyjnego dotyczyć będzie owadów. Wykład będzie bardzo ciekawy, prowadzony przez specjalistę ze swojego zakresu. Pozostałe zajęcia dotyczyć będą tematów podejmowanych przez poszczególne wydziały będące na Politechnice Białostockiej. I ta tematyka związana będzie chociażby z budową mostów, z mechaniką, termowizją, z programowaniem. Zajęcia będą też prowadzone dotyczące zagadnień związanych z matematyką, fizyką, chemią. Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa, której celem jest popularyzacja nauki oraz badanie naukowych wśród uczniów szkół podstawowych nie tylko z Białegostoku i bliskich okolic, ale także z terenu województwa. Dzięki zajęciom na PUD dzieci zobaczą potencjał Politechniki Białostockiej z bliska. W roku akademickim 2022-2023 uruchomione zostaną Augustowski, Białostocki, Grajewski oraz Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy. Zapisy będą prowadzone przez samorządy we współpracy ze szkołami podstawowymi. Będzie w nich uczestniczyło około 200 uczniów w regionie. Trzydziesta jubileuszowa edycja Giełdy Piosenki sceny młodych wokalistów imienia Marka Rzemka rozbrzmiała najpierw w sali Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, a następnie w Centrum Kultury przy ulicy Sadowej. Ponad 80 zdolnych uczestników zmierzyło się na festiwalu, wykonując utwory polskie, ale również anglojęzyczne. Giełda Piosenki od 30 lat wpisuje się w kalendarz łomżyńskich imprez. W tym roku zmieniła status z powiatowego konkursu na wojewódzki. Zaczynaliśmy w roku 1992. To był taki pomysł wyniesiony jeszcze z okresu studenckiego, bo pracowałem w klubie studenckim w Trójmieście, natomiast tam robiliśmy Jarmark Piosenki. Pracował, niestety już nie żyje, z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży Marek Rzemek, z którym stwierdziliśmy, że taka impreza jest konieczna. Zmieniliśmy nazwę i poszliśmy w kierunku organizacji Giełdy Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej na początku, potem dodaliśmy scenę młodych wokalistów. Teraz robimy imprezę wojewódzką. Natomiast wspomnę, że w dawnych czasach jurorami, pierwszymi jurorami była m.in. Hanka Bielicka, była Elżbieta Wojnowska. Tych nazwisk świetnych autorytetów i wokalnych, i teatralnych, i muzycznych było naprawdę dużo. Województwo Podlaskie pomogło w organizacji jubileuszowej edycji festiwalu. Wicemarszałek Marek Olbryś oklaskiwał wykonawców i wręczał nagrody rzeczowe. Takie przeglądy zespołów, solistów tak naprawdę pokazuje, że jest takie zapotrzebowanie, że młodzież, szczególnie młodzież, jest bardzo chętna, chce uczestniczyć, chce rywalizować. I ta rywalizacja tych młodych ludzi, bardzo fajnie to wygląda. Oni chcą podwyższać swoje kwalifikacje, a jeszcze jak zobaczyli, że Marek Piekarczyk jest dzisiaj jako juror, no to jest 100 generalnie wykonawców w dniu wczorajszym i dzisiejszym uczestniczą i myślę, że to ten festiwal i ta giełda sama się obroni, bo
jeżeli jest takie duże zainteresowanie, to znaczy, że trzeba te festiwale kontynuować. 80 wykonawców, zgłoszenia z całego województwa, po raz pierwszy 2 dni przesłuchań, a za sterami jurorskiego trio legenda Marek Piekarczyk, dawny wokalista zespołu TSA, wykonawca głównej roli w głośnej inscenizacji musicalu Jesus Christ Superstar, jeden z mentorów uczestników programu Voice of Poland, owacyjnie witany był przez młodych wokalistów. Jest taka ilość świetnie śpiewających ludzi, ale mają inną determinację niż kiedyś mieli wokaliści, bo kiedyś to po prostu wszyscy byli zdani na samych siebie. Nie było nauczycieli tylu, tych instruktorów. Nikt nie tłumaczył, jak się śpiewa. Po prostu śpiewałeś albo nie śpiewałeś. Dawałeś sobie radę, albo ludzie cię pokochali, albo cię odrzucili i koniec z tobą. No a teraz wszyscy szkoły robią, wiedzą jak dźwięk, cały czas myślą, no to jest lekka strata. Śpiewają rzeczy takie trudne, że ja bym się nie odważył, ale jednak mało w nich tego bycia sobą do końca. Bo przecież to są młodzi ludzie bardzo. Fakt, że później urodzeni, ale jednak młodzi mimo wszystko. I oni powinni śpiewać o tych marzeniach, o radości, o pierwszej miłości, nie o goryczach, rozczarowaniach. I ta muzyka powinna jednak mieć jakiś blask taki. Obycie ze sceną jest dla tych wokalistów cennym doświadczeniem. Anna Pieńkowska, uczennica z Jedwabnego, dostrzega to i docenia. Mój dziadek jest organistą i zawsze jak byłam młodsza, to uczył mnie grać na keyboardzie i śpiewał nam. I jakoś tak się zaczęło, że ja zaczęłam śpiewać i tam wyczelili mi trochę, że no, coś tam umiem jednak. I zapisali mnie na zajęcia rodzice i jakoś się zaczęło, że śpiewam teraz. W 74. rocznicę tajemniczej śmierci biskupa łomżyńskiego Stanisława Kostki-Łukomskiego oraz w 80. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych odbyły się w Łomży uroczystości. Rozpoczęła je msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego i poświęcona była głównie postaci biskupa ordynariusza, drugiego po Romualdzie Jałbrzykowskim w historii diecezji łomżyńskiej. Jak przypomniał główny organizator uroczystości Dariusz Syrnicki ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, biskup Stanisław Kostka-Łukomski, używający pseudonimu Rybak, był kapelanem podziemia niepodległościowego i dlatego też znienawidzony został przez komunistyczny reżim. Rocznica jego śmierci powiązana została z rocznicowymi obchodami 80-lecia NSZ. To był główny motyw drugiej części uroczystości na zabytkowym cmentarzu katedralnym. Ponad 20 pocztów sztandarowych, kompania honorowa 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, delegacje samorządów, instytucji i organizacji, młodzież zgromadzili się wokół mogiły, w której spoczywa kapitan NSZ Antoni Kozłowski-Biały i jego podkomendni. W uroczystościach obchodów 80. rocznicy NSZ wziął również udział wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. Czcimy pamięć w niewyjaśnionych okolicznościach wypadku. Myślę, że było to morderstwo służb ubeckich komunistycznych powojennych. Była msza święta, składaliśmy kwiaty na grobie biskupa Stanisława Kostki-Łukomskiego, a teraz jesteśmy przy grobach Narodowych Sił Zbrojnych. Przede wszystkim jesteśmy przed grobem kapitana Kozłowskiego, pseudonim Biały, który, można powiedzieć, bardzo pięknie działał na terenie, uwolnił 400 więźniów bezkrwawo, bez jednej ofiary. I można powiedzieć, to taka była bardzo spektakularna akcja i odbiła się szerokim echem. No i chcemy w dzisiejszym dniu uczcić pamięć i oddać hołd dla tych bezimiennych, można, bohaterów na naszej ziemi. Przy grobie wiązanki kwiatów i znicze złożyły liczne delegacje, między innymi senator Marek Adam Komorowski. Wydarzenia sprzed 80 lat, dramatyczne wydarzenia dla Polski. Wspominamy szereg organizacji, bo również Armię Krajową, która powstała 80 lat temu. Wspominamy też wszystkie działania wojenne Armii Andersa, też 80
50 lat temu powstawała na wschodzie. Narodowe Siły Zbrojne pokazują nam, że żołnierze walczyli o tą pełną, suwerenną, niepodległą Polskę. Walczyli zarówno z wrogiem niemieckim, jak i sowieckim. To pokazuje w tej chwili, szczególnie przy napaści Związku Sowieckiego, Rosji w tej chwili, przy napaści Rosji na Ukrainę, pokazuje nam, że ten wróg był cały czas, on był uśpity, wpajano nam po II wojnie światowej, że nie ma zagrożenia ze wschodu, a to zagrożenie cały czas było. I właśnie trzeba pamiętać o bohaterach, trzeba pamiętać, że żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych nie byli objęci amnestią po II wojnie światowej, że byli katowani, mordowani. To jest nasza historia i o tym dobrze, że pamiętamy. Na koniec uroczystości w siedzibie Filharmonii Kameralnej miała miejsce uroczystość wręczenia podziękowań przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych za wspieranie działań patriotycznych i utrwalanie pamięci o bohaterach podziemia niepodległościowego. Łącznie 100 tysięcy złotych z budżetu województwa zostało przyznane na realizację projektów w ramach pilotażowego konkursu Kapliczki ocalić od zapomnienia. Dzięki temu odrestaurowane zostaną przydrożne krzyże i kapliczki lub zagospodarowane będzie ich otoczenie. Jak zaznacza marszałek Artur Kosicki, zarząd województwa podlaskiego chciał w ten sposób wypełnić lukę w zakresie działań dotyczących dziedzictwa narodowego. Obiekty zgłoszone do konkursu nie musiały mieć statusu zabytku, powinny jednak mieć wartość artystyczną lub historyczną. Pani dyrektor, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że państwo macie chęci, jesteście wytrwali w swoich działaniach, jeśli chodzi o kształtowanie tego naszego dziedzictwa, dbanie o to dziedzictwo narodowe, tradycje, bo te wszystkie działania, które Zarząd Województwa Podlaskiego realizuje w ramach tej obecnej kadencji, jeśli chodzi o zabytki, są bardzo szerokie. Tych zadań, jeśli chodzi o renowację, o remont zabytków, o wszelkie prace, roboty budowlane przy zabytkach, jest bardzo dużo. Brakowało nam tych środków, które mogą być przeznaczone właśnie na to, z czego słynie nasze województwo. Na te przydrożne krzyże, kapliczki, tak żeby można było je odrestaurować, doprowadzić do czasów świetności. Dlaczego państwu dziękuję? Dlatego, że państwa chęci, państwa wytrwałość, determinacja w tym, żeby faktycznie to robić, bo w wielu miejscach jest problem, czy to z właścicielem gruntu, czy też są inne problemy formalne, czasami niezależne od was, ale wy macie jednak tą chęć przede wszystkim o to, żeby faktycznie realizować te działania. Ten program, który jest programem pilotażowym, pojawił się pierwszy raz. Alokacja 100 tysięcy złotych to jest taki początek, myślę, jeśli chodzi o działania w tej sferze. Faktycznie wzięliście udział w tym naszym przedsięwzięciu i mam nadzieję, że tych działań będzie jeszcze więcej. Mam nadzieję też, że będziecie i będziemy wspólnie przykładem, że nie tylko dużo się mówi o ochronie, o kultywowaniu tradycji, o ochronie zabytków, ale też się dużo robi. Bo my powinniśmy dawać przykład, bo województwo podlaskie jest piękne, ono ma tyle tych miejsc, tyle tych takich perełek architektonicznych i dużych i małych, im bardziej znanych i mniej znanych, że my powinniśmy o to dbać. To jest nasz obowiązek, to nie jest coś, co powinniśmy decydować, czy to robić, tylko powinniśmy cały czas dbać o to, żeby tych środków na te dziedzictwo narodowe, na tę ochronę zabytków, ale też i tych obiektów może mniej istotnych, ale wpisujących się w nasze historię było jak najwięcej. Największą kwotę dofinansowania otrzymało koło gospodyń wiejskich gminy Stawiski. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont kapliczki w miejscowości Dzierzbia. Dotacje zostały przyznane w sumie 9 projektom.